wszystko opanowali. Ty, Krzysztof, zapewne już jakieś echa tego wyniku z Tarnowa słyszałeś. To rozumiem, że jaskółki wracają do domu zadowolone. A propos, no bo wracają znowu wciąż jeszcze z jakąś formą szpitala, nie oszukujmy się, ale mają niezły wynik. No i mają tydzień na kolejne podleczanie się. Tak, no, no nawet nie nazwałbym Janusza słabszym dniem, bo to jest jego słabszy tydzień w postaci po prostu urazów, które się nagromadziły od stóp do głowy. To nie była tylko punktowo karta dziennikarska w środę, że była duża szansa, żeby Janusz nie wystąpił. Naprawdę no, na ten występ nie miał siły szansa i zdrowia, tak? Była bardzo duża szansa i po prostu on miał wtedy nie jechać. Pojechał. Zdobył 7 punktów, zrezygnował ze wszystkich innych zaplanowanych spotkań, między innymi z finału w Lidze Szwedzkiej, to już jest pewne. Chce drużynie pomóc w zdobyciu brązowego medalu i on jej pomoże. I zdobyć 7-punktowa wcześniej, dzisiaj 2+1 po trzecim wyścigu, już przy tym układzie, kiedy wszyscy zawodnicy w Tarnowie są w składzie, to jest to, co Jacek mówił. To jest drużyna, w której zawsze ktoś zaskoczy i zdobywa punkty. Wyrówna. Jak jeden ma słabszy dzień, to dwóch, trzech kolejnych czeka i zdobywa wiele punktów i dlatego ta drużyna ciągle wygrywała. Jak przegrywała, to a 3 razy się na razie to zdarzyło, tak? To 4 z dzisiejszym tak meczem. To bardzo minimalny sposób. Dlatego mieli przez cały sezon tę przewagę, a za tydzień też będą w pełnym składzie prawdopodobnie. Więc na pewno ten wynik jest dla grupy Azoty Unitarnów satysfakcjonujący.